Cześć, z tej strony Michał Mrozek, pokochaj fotografię. Oglądacie kolejny odcinek Tajemnic Ciemni Cyfrowej, a dziś na warsztat wrzucamy narzędzie selektywne, jakim jest filtr połówkowy. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego, ponieważ musiałby ten program trwać godzinę, ale skupimy się na takich najważniejszych sprawach. No to co, lecimy do Lightrooma, zobaczymy z czym to się je. Więc tak, przede wszystkim, żeby uruchomić to narzędzie, to macie dwie możliwości. Pierwsze, kliknąć po prostu tutaj na ikonkę taką przedstawiającą taki prostokąt z takim gradientem. Po kliknięciu wysuwa nam się szereg różnych opcji, które możemy zastosować do tego gradientu, a nasz kursor zmienia się w taki plusik. To jest pierwsza możliwość. Druga, którą ja używam, to jest po prostu naciśnięcie literki my na klawiaturze. Uaktywnia od razu filtr. Trudno to skojarzyć jakoś my z filtrem, więc proponuję, żeby Wam się kojarzyło ze mną, czyli my jak Michał, zapamiętacie. Ok, czyli M jak Michał zamyka, M jak Michał otwiera. I w moich rękach jest narzędzie filtra. I teraz jak należy go użyć? Teraz będzie trochę podstaw dla tych osób, które używają. To usystematyzujemy to, a dla osób, które nie znają tego, będzie to wszystko super nowe i ważne. Przede wszystkim, aby nałożyć filtr, wystarczy, że kliknę i przeciągnę w jedną ze stron. Pojawiają się trzy linie z takim punktem w środeczku. I teraz tak, ten punkt jest najważniejszy, ponieważ ten punkt mówi o tym, że to jest ta warstwa, ponieważ filtrów możemy zakładać dużo więcej. Zobaczcie, jeżeli teraz kliknę z tej strony, mogę założyć drugi filtr. Jeżeli kliknę z tej strony, mogę założyć trzeci filtr. I od tej pory mogę między tymi filtrami w prosty sposób się przełączać. I teraz, jeśli ja zamknę narzędzia, one oczywiście znikną, jeżeli zamknę ten narzędziownik. A jeżeli go uruchomię, klikając N, one znowu mi się pojawią. To oczywiście zależy od tego, co macie ustawione w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że najczęściej jest funkcja Always, więc warto sobie ją przełączyć na auto. Dlaczego? Auto daje Wam tą możliwość, że jak tylko zjadę w prawą stronę, to te punkty znikają. Także i znikną linie, jeśli zjadę w prawą stronę. Dzięki temu cokolwiek zrobię, będę widział bezpośrednio sam efekt, który pracuje na filtrze, a nie będą mi przeszkadzały te linie, które, zobaczcie, w trybie always, no po prostu zawsze. Czyli trudno jest operować tym efektem, jeśli ja cały czas widzę takie jasne, wyraźne linie. Więc to jest pierwsza rzecz, podstawowa. Jeżeli mówię, że są to maski, to oznacza, że mogę też się łatwo tych filtrów pozbyć. No i faktycznie tak jest, bo jeśli najadę na którykolwiek z nich, kliknę delete, to go kasuje. Mogę też oczywiście prawym kliknąć klawiszem i kliknąć delete. Wtedy też go zlikwiduje. Ten też skasujemy. Teraz tak. Pierwszy trik. Jeżeli zakładacie filtr, jest horyzont i chcecie, żeby ten filtr był równy, czyli ciągniecie go z góry na dół, to zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy się go tak zakłada, to ten filtr troszeczkę się kołysze, jest trudno tak go równiutko położyć, ale wystarczy, że wciśniecie w trakcie przeciągania, naciśniecie klawisz Shift, to filtr jakby trafi na takie szyny i od tej pory będzie się równomiernie nakładał na obraz. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, zobaczcie, jeżeli już umocujecie filtr w jakimś miejscu, czyli w moim przypadku na linii horyzontu, to czasami wymaga to bardzo precyzyjnego sprawdzenia, jak, w którym miejscu należy tą linię położyć. Jak to zrobić? Też jest fajny trik. Ja chciałbym się zbliżyć, ale nie chcę wychodzić z tego narzędzia, więc teraz wystarczy, że naciśniecie spację. Co się stanie? Kursor zamienia się w lupkę. Ja cały czas trzymam spację i klikam w to miejsce. Puszczam spację i teraz mogę dokładnie w tym miejscu, gdzie chcę położyć filtr. Bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie. Naciskając znowu spację, oddalam się od zdjęcia.
Okej, okay. To jest pierwsza rzecz. No może w zasadzie jeszcze jedna. To jest w zasadzie taki problem, który się pojawia, bo zobaczcie. To też jest podstawa. Filtr może być miękki lub twardy. Co to znaczy? W tej chwili jest jaki? No jest taki w połowie, raczej miękki, prawda? Założymy jakiś efekt, powiedzmy rozjaśnienie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W momencie, gdy chwycę za linię górną i zacznę ją ściągać do siebie, to filtr staje się twardy, tak? Czyli jego ta przestrzeń, w której on rozprowadza ten efekt, jest bardzo, bardzo twarda. On może być jeszcze bardziej twardy, wręcz nawet może wyglądać jak niteczka. Drugi rodzaj filtra to jest taki, gdzie on jest bardzo miękki, czyli rozsuwam te dwie linie od siebie i wtedy jakby przejście tonalne między tą częścią, gdzie on tutaj działa na 100%, a tutaj w ogóle nie działa, czyli tutaj jest 50%, a tutaj przechodzi do zera, jest bardzo miękka i może się okazać, że często taki filtr czasami lepiej zadziała. I teraz na co chciałbym zwrócić uwagę? Często jest tak, że jak już położymy go na horyzoncie, czyli on jest już umiejscowiony, tak? Jest równo, powiedzmy, że w tym przypadku jest równo, i chcielibyśmy zrobić z niego jednak twardy filtr, to po chwyceniu za którąkolwiek linię, czyli za tą górną lub dolną, jeśli będę przesuwał, to i środkowa zacznie się przesuwać. Teraz jak sprawić, żeby ta środkowa się nie ruszała, żeby ona czekała na nas w tym miejscu? No właśnie, wystarczy, że wciśniecie Alt. Zobaczcie, wcisnąłem Alt i teraz ciągnę i teraz jedyne, co zbliżam do siebie, to dwie linie, które są, odpowiadają za to, czy filtr jest twardy, czy miękki. Okej, okay. To jest na początek, myślę, to są takie rzeczy, które powinniście znać i które mogą się wam przydać. Zastanawiam się, co jeszcze z takich podstawowych rzeczy. Myślę, że ważna uwaga dla tych, którzy mają słaby komputer. Zdecydowanie nie pracujcie na efekcie. Co to znaczy? Czyli nie ustalajcie sobie jakichś konkretnych ustawień, klarity, saturacja, jakichś tam różnych funkcji i dopiero zakładam teraz ten filtr, który ma te wszystkie funkcje, ponieważ to bardzo obciąża procesor. Czyli praca na gotowym efekcie jest raczej niewskazana. Co proponuję? Zakładacie filtr, możecie użyć maski, czyli klikacie O, wtedy pojawia wam się maska czerwona od tej części, która zresztą bardzo ładnie ilustruje to, jak filtr jest skonstruowany, tak? Zobaczcie. Czyli tu macie to 100% filtra, tutaj on schodzi powolutku do 50 i od 50 do 0, czyli tutaj w ogóle nie działa. Czyli jak kliknę znowu O i wyłączę filtr i powiedzmy, że zdesaturuję tą lewą część zdjęcia, to tak będzie, prawda? Tu jest całkowicie czarno-biała i tu powoli przechodzi w kolor. Tak samo jest z każdym innym. Także moja rada, jeżeli macie słabsze komputery, słabsze procesory, pracujcie na z maską, czyli klikając O, żeby dokładnie widzieć, co robicie, a dopiero jak już skończycie, jak już wszystko ustawicie, dopiero wtedy już na gotowym, położonym takim filtrze możecie ustawiać parametry. OK. To jeżeli chodzi o takie podstawy. Przejdźmy dalej, zobaczymy, co tutaj dalej przygotowałem, o czym chciałem wam powiedzieć. No właśnie, pewna rada, jeżeli chodzi o to, jak kłaść filtr. To jest bardzo częsty problem. Widzę, jak ktoś się męczy, ten filtr mu się buja, trudno jest założyć precyzyjnie ten filtr, a to jest bardzo proste. Popatrzcie, tutaj mam taki pomysł, żeby tą ścianę budynku i tą troszeczkę może skontrastować, nasycić kolorem, ale nie chcę nic zrobić z tą częścią, która już jest wystarczająco nasycona. Jak to zrobić? Zakładam filtr. Ciągle od lewej w prawo,
Klikam sobie O, żeby widzieć, co robię. I teraz zasada jest taka. Przesuńcie punkt najwyżej, jak się da. Czyli nie trzymajcie go na środku, tak jak to zwykle jest, jak się kładzie filtr, tylko właśnie gdzieś najwyżej lub najniżej. To już jest wasza sprawa. I teraz moim zadaniem jest, klikam spację, mój kursor zmienia się na lupkę, przybliżam się. Moim zadaniem jest położyć go na jednej z tych krawędzi. Powiedzmy, że będzie to tutaj ta krawędź. Znowu spację, oddalam się i przechodzę tu i zobaczcie, żeby go przekręcić, wystarczy, że na środkową linię najadę kursorem i wtedy mój kursor zmienia się na takie dwie strzałeczki, w lewo i w prawo. Mogę chwycić, klikając, i mogę przesuwać dowolnie ten filtr, tak jak wskazówkę. Ale dzięki temu, że robię to tak daleko od tego punktu, mój ruch może być bardzo precyzyjny i w zasadzie nie jest to możliwe, jeżeli punkt jest na środku, a ja, powiedzmy, częsty problem, że ktoś najeżdża tutaj od razu i chce to ustawić. No, tutaj on się za bardzo buja, za bardzo skokowo działa, jest to wręcz nawet denerwujące, szczególnie dla osób początkujących, które zaczynają się bawić filtrem. Więc prosta rada, przesuwamy punkt tu, schodzimy na sam dół i ustawiamy dokładnie na krawędzi tam, gdzie chcemy. Żeby to zrobić precyzyjnie, a ja chcę, to zbliżam się, znowu spacja, ustawiam na krawędź, znowu spacja i klik, spacja, klik w tym miejscu i przesuwam, mogę teraz dokładnie ustalić, że chcę, żeby to była ta linia, ten moment, czyli koniec budynku, dokładnie róg. Sprawdzam, czy wszystko jest ok. I teraz uwaga, najfajniejsze, mogę się znowu zbliżyć. Pamiętacie, wciskam Alt, chwytam za jedną z krańcowych linii i przyciągam do siebie, tworząc wręcz taką niteczkę. Ten filtr jest, no to jest super ostry filtr. Kliknę O, żeby wam pokazać. Widzicie? Mogę jeszcze, tylko uwaga, bo jeżeli przesadzicie i przejdziecie w lewą stronę, to filtr przejdzie na drugą stronę. Robimy taką niteczkę. Oddalamy się, klikam O i teraz dopiero działam efektem, czyli podbijam kontrast, zasaturuję troszeczkę, może leciutko przyciemnię, trochę więcej bieli, więcej kontrastu. Przyjrzyjmy się tutaj clarity może troszeczkę. Tak to wygląda przed, tak po. Dzięki temu, że położyliśmy ten film dokładnie na tym rogu, to nie widać kompletnie miejsca, w którym ingerowaliśmy, a ponieważ ten film jest bardzo cieniutki, jak niteczka, więc działa precyzyjnie dokładnie z tego miejsca. Bardzo fajne zastosowanie. Co tu jeszcze mamy? No tak, to jest rzecz częsta i w zasadzie bardzo, bardzo to jest duży problem dla większości osób, które chcą użyć filtra, ale niestety na horyzoncie jest coś, co nie załapie się na filtr, tak? Czyli jeżeli ja założę, chciałbym w tej sytuacji, powiedzmy, że chciałbym rozjaśnić, nie ruszając nieba, chciałbym rozjaśnić tą ziemię, tak? Żeby tutaj więcej szczegółów dodać. Jeśli bym to zrobił normalnie w Basicu, to zobaczcie, ja oczywiście mogę rozjaśnić, tylko co się stanie z niebem, jeżeli ja tutaj wpuszczę światła, stracę to niebo, tak? Czyli musiałbym teraz przyciemniać niebo, zresztą rozjaśniam też te postacie, powiedzmy, że chciałbym, żeby one były czarne. Więc, skoro tak, to jak to zrobić teraz na filtrze? Zakładamy filtr. Klikam O i widzę, że filtr faktycznie no, w 100% będzie działał na ziemi, ale wchodzi też na niebo. I teraz jak sprawić, żeby ten filtr miał kształt tej kępy krzaków, tych trzech postaci, żeby on był po prostu taki wycięty. Jest bardzo fajna metoda. Klikacie tutaj w brush, a następnie wybieracie myszkę. Ustawiacie tutaj odpowiednie flow, może być mocniejsze, takie nawet powiedziałbym
90%. Miękkość, robić twardsza i dużo większy rozmiar naszego pędzelka. Przechodzicie w to miejsce i teraz, jeśli bym to zrobił w takich ustawieniach, to zobaczcie, co się stanie. Zaczynam odmalowywać, ale nie jest to za precyzyjne, ponieważ musiałbym robić to na bardzo malutkim pędzelku i próbować tutaj między tymi trawkami odrysowywać, co się prawdopodobnie nie uda. I wiecie, efekt będzie tragiczny dla tego, co tutaj spróbuję zrobić. Ja już nie mówię o tym, że nie będę w stanie wyciąć dobrze postaci. Jest świetna metoda, bardzo prosta. Cofnę to Ctrl-Z i jeszcze raz Ctrl-Z, ten ostatni ruch. Wystarczy, że kliknięcie Auto Mask. I teraz zobaczcie, co się stanie. Zaczynam rysować po niebie. I kasuję filtr z tych przestrzeni, ale nie kasuję z trawek, z tych krzaków. On nie wchodzi w ogóle na ziemię, ponieważ on w tej chwili reaguje, dzięki temu, że jest automaska, tylko na niebie, tylko z powodu kontrastów. On się chwyta oczywiście kontrastów i dlatego dzięki temu swobodnie mogę tutaj między tymi osobami, widzicie, to odmazać i on sobie poradzi nawet tam między kijkami. Mogę tu poprawić. Precyzyjnie założony filtr, który ma taką postać custom, tak? Czyli nie jest takim płaskim filtrem. Naciskam O. No i teraz w zasadzie w moich rękach jest tylko ta część dolna, bez nieba. Mogę tutaj ją rozjaśnić, mogę ją lekko ocieplić. Możliwości niesamowite. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Dam Wam jeszcze szybki jeden inny przykład na to. Też bardzo praktyczny. Chciałbym, nie chcę ruszać nieba, chciałbym nadać światła tu na dole, na tej architekturze, trochę crispy. Chciałbym takiego wprowadzić tam kontrastu. Tajemnice ciemni cyfrowej możecie oglądać dzięki współpracy z naszym partnerem, firmą Eizo, producentem monitorów graficznych dla fotografów. Ja osobiście bardzo lubię firmę Eizo, używam ich monitorów i uważam, że mimo, że jest bardzo dużo różnych innych firm, Eizo zawsze proponował najwyższą jakość, bez kompromisów i to jest to, o co chodzi w fotografii. Przynajmniej w tej fotografii, do której my dążymy, czyli do tej najbardziej idealnej, perfekcyjnej, której nie ma miejsca na żadne kompromisy. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście z nami, że uwierzyliście w to, że możemy dzielić się swoją wiedzą, aby wszyscy inni wokół robili jeszcze lepsze zdjęcia. Dzięki. Zakładamy filtr. Kliknę O, żeby pokazać maskę. I teraz moim zadaniem będzie tutaj wycięcie całej tej architektury od nieba. Nie chcę nieba zmieniać, więc brush, gumeczka, automaska i jedziemy. Ciach. Cyk. Tutaj wokół tej palmy. Ja sobie tam od razu przy okazji w środku w tej palmie ogarnię te przestrzenie. Teraz tu i tu. Pięknie. Naciskam O. I zobaczcie, co się dzieje. Teraz w moich rękach za pomocą tego filtra jest tylko ta przestrzeń z budynkami, więc wystarczy, że delikatnie ekspozycją rozjaśnię, dodam troszeczkę bieli, troszeczkę shadow, tutaj wpuszczę światełka, jeszcze troszeczkę ekspozycji, ocieplę temperaturą, wprowadzę trochę słoneczka, czemu nie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak się przybliżę, pokażę Wam, jak
to dobrze tutaj, jak sobie fajnie poradziło to wycinanie po masce. Nie ma żadnych artefaktów, nie ma żadnych problemów. Naprawdę dobra metoda. To wszystko. Cieszę się bardzo, że dotrwaliście, bo odcinek był dłuższy, ale mam nadzieję, że dużo konkretów, dużo fajnych podpowiedzi do narzędzia, które w zasadzie większość z Was zna, ale nie wiem, czy wykorzystujecie wszystkie możliwości, o których tutaj dzisiaj opowiadałem. To, co jest najważniejsze, ja będę to z uporem maniaka powtarzał. Chwyćcie swoje zdjęcia, wypróbujcie kilka z tych rzeczy, o których Wam tutaj pokazałem, szczególnie skróty, bo to lubi wypadać, lubi wyparowywać. Okej. Dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle proszę o komentarze i do usłyszenia następnym razem.